No i witam Was na kolejnym grzybobraniu. No pogoda dzisiaj, powiem Wam szczerze, nie jest za ciekawa. Dość wieje, co chwilę pada. Ale się obudziłem, mówię, jadę zobaczyć na chwilkę. No i słuchajcie, zdziwił mnie fakt, że nie było żadnego samochodu. Podszedłem kawałek tutaj w swoje miejsca, no i cyk. Raz, dwa i tutaj chyba się trzeci schował. I to takie dość spore rozmiary. Idziemy zobaczyć. No, powiem Wam, wygląda to dość dobrze. Dosyć takie spore. Szerokokątny. O. Tu jeden. No i tutaj takie, słuchajcie. Dwa. No, powinno być ok. Zaraz zobaczymy. Rozejrzyjmy się, czy tutaj jeszcze nic nie widać. No i słuchajcie, ja wyjmę i zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. No i słuchajcie, powiem Wam szczerze, nie wygląda to całkiem źle. Naprawdę jest ok. Te trzy grzybki, słuchajcie, tutaj widzę, że są całkiem w miarę. Tego tutaj tak leciutko chciałem, tylko i zobaczyłem. To jest brudne. No i pięknie, wkładamy do koszyka i lecimy dalej. Zasypmy tu jeszcze te miejsca, gdzie je znaleźliśmy. Grzybnie przesypiemy. Kawałki grzyba na się. Nogi. No i dobra, lecimy dalej. Rozejrzyjmy się jeszcze, bo tutaj widzę całkiem fajne miejsce. Na wejście takie trzy. Powoli się zbliżamy do miejsca, w którym zawsze coś znajdowałem. No ale powiem Wam, wygląda to dość dobrze. Jak na taki koszyk trzy grzyby i już mamy naprawdę sporo zapełnione. No dobra, sprawdźmy jeszcze może tutaj. Nic nie widać. O, tam jest jakiś chyba, słuchajcie, podgrzybek tutaj. O, tu się schował, słuchajcie. Ale zostawiamy go. Ja dzisiaj typowo na prawdziwki. No tak dość tutaj gęsto jest, ale jest dobrze, lecimy dalej. No i mały włos bym go zdeptał. Piękny tutaj wyrósł, słuchajcie, praktycznie na drodze. Już sprawdźmy go. No pięknie. Super. Zaraz go ubiorę i lecimy dalej. No i słuchajcie, mamy kolejnego. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Przepięknie, one się prezentują naprawdę. Oczywiście się rozglądamy. O kurde, ciężko go wyjąć. No tu jeszcze. Leci sobie dżurniczka. No i taki, słuchajcie, obiorę go. Widzę, że jest naprawdę na pewno zdrowy. Pięknie. Potem muszę go zostawić i tu się przejdziemy. Jak coś widzicie, to oczywiście pisać. Zobaczymy, kto ma lepsze oko. Uważajcie, nie wiem, czy ich tutaj zostawiłem, wyłączyły kamerę i tutaj zobaczcie, taki maluszek jeszcze był. Nie wiem, czy ktoś go zauważył. No ciekawe. No nieźle. No ciężko tu wypatrzeć, naprawdę. Ale weźmiemy, zobaczcie, no piękny mały. Kurde, naprawdę się muszę tutaj dobrze rozejrzeć. Idąc tutaj drogą, zobaczyłem, że leży tam jakiś prawdziwy, albo ktoś tu był, albo on się sam przewrócił. Coś takiego zdeptany. No ale kurde, wiesz, jest, muszę go tu wyrwać, bo jak to tu wygląda. Porozcinamy go i sprawdzimy, no ale ogólnie nie ma tragedii.
Nieźle, nieźle. Nic tu nie widać już. Słuchajcie, wracając, wszedłem sobie w tak mega gęsty tutaj ten bukowy drzewostan. No i zaraz zobaczyłem tutaj naprawdę dość sporego, tylko widzę, że jest od góry trochę obgryziony tam. Sprawdzimy, może się będzie nadawał do suszenia. Tutaj jak kucnąłem, zaraz zobaczyłem. Tam chyba też jest widać. Tam jest brzozak i tutaj mamy też jeszcze jednego. Ale te grzybki zostawiam. Myślę, że warto się będzie tutaj rozejrzeć. No ten jest naprawdę sporawy tutaj. Ale nie wiem, czy coś z niego będzie. Jest naprawdę sporo obgryziony tutaj na górze. No jest naprawdę ogromny. Sprawdźmy, czy tu nie ma nic w pobliżu. O nie, już widzę, że z drugiej strony jest naprawdę, jak dotknąłem nogę, jest pusta praktycznie, więc nawet nie będę go wyrywał. Ale rozglądamy się dalej. Ten jest naprawdę całkiem super. Zobaczcie, ile tych brzozaków tutaj pod spodem. Ja dzisiaj ich nie zbieram, zostawiam je. Może ktoś inny będzie chciał i trafi na to miejsce, to sobie pozbiera. Ja dzisiaj typowo, słuchajcie, na te tutaj. No i lecimy jeszcze kawałek zobaczyć. Naprawdę mega gęsto się robi, nie wiem, czy tam już przejdę. Może będzie warto. Szybka godzinna wędrówka. No i słuchajcie, mamy troszkę grzybków. Śniadanko będzie. No to co, lecimy do samochodu. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu zawitamy, bo dzisiaj tak naprawdę dość sporo popadało w nocy. Jutro mają być też jakieś deszcze, także może być. Może coś się naprawdę mocniej ruszy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.